Siemano, Pruszaka z tej strony, witam Cię na moim kanale i witam Cię w pierwszym uruchomieniu MKG czerwcowo-wrześniowego. Jedziemy. Także włożymy procka, założymy stare moje chłodzenie z 2012 roku, które nadal pasuje. Nałożymy jakąś tę pastę MX2, tu mam. Włożymy sobie ramę, chłodzenie oczywiście, podepniemy zasilacz, mam jakiś monitor, jakąś klawę, jakąś myszkę. Mam BIOS, ostatni, który zgrałem z strony, ale nie wiem jaki tu jest, zaraz zobaczymy. Nie pamiętam jaki to był numer BIOS-u, który zgrywałem, ale to sobie ogarniemy, także zasuwamy. Zdejmujemy graty, zakładamy cepa. Pamiętaj, że ja mam teraz obudowę, płytę główną, do góry nogami, więc masz przecinki, masz narożniku trójkącik, kropkę i tak dalej, wkładasz tak jak kładziesz procka, wiadomo. Zawsze to powtarzam, będę powtarzał, dopóki będę to robił. Zapinamy, procek zainstalowany. Nałożymy sobie pastę. MX2 tu mam, docelowo będę zakładał pastę, mam no tego niedźwiedzia tam, nie pamiętam. Tutaj damy tam na sztukę jakiś tam balasek. Tak założymy, żeby nam sięgło do chłodzenia. No i sobie tak pyk, pyk założymy, tak, wpadło nam wszędzie. No to na przykład pyk, 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 włożone. CPU fan, który jest, nieważne chyba, CPU optional jest ten, CPU fan jest ten, dobra. Ten na górze jest główny. Także ramki możemy włożyć. Tu będzie światełko. Nice. Wkładamy sobie w drugi slocik, chyba w tą, z tego co pamiętam. A jak się nie mylę, to w tą wbijamy. Pach. Pach. Nie, przepraszam, w tą. Hihi. Naklejką do tyłu. Dobra, weszło, zaskoczyło. Tutaj, tu jest stałe, tu wskakuje. Ramki zainstalowane, procek zainstalowany. Możemy sobie podpiąć myszkę jakąś. Pyk. Jakąś klawiaturkę. Pyk. Pyk. Video jakieś. Tu DisplayPorta mam akurat, pyk. Dobra, pyk. Podpinamy zasilacz. Chodź tu, zasilacz tylko mi nie spadnie ze stołu, bo będzie wtopa. Przesuniemy się troszkę, może żeby zasilacz też sięgnął. Wetniemy sobie zasilanko do płyty. No, DVI cable adapter, visual. Zasilanko jedno wpięte, drugie razem. Tylko razem. Dobra, chodź tu. Sięgnij. Tutaj te kable się tak wyginają, że to utrzymanie tego razem i wpięcie równo czasem graniczy z cudem. Trzeba powydziwiać. O, dobra, weszło. Dobra, mamy włożone. Mamy zapięte. Odpalamy. Światełko tu się świeci. Także prąd do płyty idzie. Chyba wszystko podpiąłem. Nie wiem, zaraz się okaże. Aha, tego włożę od razu, żeby nie było, że mi potem go nie wykryje, nie? Także tego zapakuję od razu. Mamy zasilacz włączony. Palimy gumę. Tylko, że spalimy gumę jak? Nie ma guziczka do poweru. Na tej płycie nie ma poweru. Muszę znaleźć, gdzie jest... Power LED, speaker, power SW. To chyba ten. Tu mamy power LED, power SW. No i nie wiem, no. Strzelam. Nie, nie strzelę. Pójdę po manual. Manual mam w pudełku. To inaczej zajrzę. Nie, też mam w pudełku. Dobra. Nie wydziwiamy. Ja nie widzę za dobrze, wiecie, bo to jest takie. Światło dziwne, power LED, speaker jest na górze, no to tu jest power, ten, jest.
A, klawiaturę mam tam. Dobra. Ha! Działa! O, ramy się zaświeciły. Del. New CPU installed, F1. Zarąbiście. O, i co mamy? Widzicie? Mam nadzieję, że coś widzicie. To ja może przesunę tak. Kingstone jest, dwie ósemki. Procek jest 29 stopni na procku, 25 na płycie. Speed 3600 i 7900 na 3600, tak. Memory 16 gigsów. CPU fan kręci 1186. No i wchodzimy oczywiście w Advanced Mode. I wchodzimy sobie w Toolsy. I EZ Flash Utility, tralala, via storage, via internet, via storage. Next. No i mamy tu, boom. Do you want to read this file? Yes. Nawet nie spojrzałem. 2.4.17, a nie spojrzałem, jak 2.4.11 mamy wersję. Czyli jest sens aktualizowania, nie? Także jedziemy, boom. I się robi. Processing. Także idzie. Zasuwa. Ciekawy jestem, jak szybko, a nawet nieźle. Także jak już sprawdzę, jeszcze zaktualizuję biosik, to oczywiście benzyna ekstrakcyjna, nieśmiertelny ręcznik papierowy i bira założę. Jak będę montował kompa, to... to jeszcze może tą pastę zdejmę. No oczywiście, że zdejmę pastę z tą, która jest predefiniowana, założę Grizzly. O, nie Bira, tylko Grizzly, przypomniałem się. Pastę Grizzly będzie git. I starczy na lata chłopakowi, nie? Ostatni BIOS, ten 2417, nie wiem, mam nadzieję, że wy coś tam widzicie, jest z 6.3.2019. Przy ich zapisie to jest, wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest 3 czerwca, nie? Tu 10 kwietnia. Bo oni mają najpierw miesiąc, potem dzień, potem rok. Tak mi się zdaje, że mają taki zapis. Dobra. O, pierwsze uruchomienie się powiodło. Aktualizację BIOSu zrobimy i zaraz bierzemy się za... To już nie będę pokazywał, że tutaj demontuję i czyszczę i tak dalej. Bierzemy się za montaż. Je sobie tu ustawię. Może jakoś... Nie, chyba tak będzie dobrze. Tutaj sobie będę stał, a tu będę montował. Kamerka może będzie z tej strony. Może jakoś bliżej ją wezmę, wyżej, żeby coś bardziej widziała, nie? No, biosik idzie. A jak już poskładam wszystko, to będzie drugie uruchomienie. A, to jeszcze drugie uruchomienie zrobimy. No tak, ale to na koniec chyba już jakby przy samym tym, przy samym montażu. Już nie będę osobnego materiału robił, wydaje mi się. Nie ma sensu. Na koniec montażu zrobimy może uruchomionko i ten. I... No i potem jak już się już go całego ogarnę, przetestuję, postawię system, przetestuję i tak dalej, to zrobimy podsumowanko z wydajności, jak on tam chodzi, jakie parametry ma i tak dalej. Del. Tam F1, F2, nie wiem, delem go zaatakujemy. No. On się tam raz jeszcze 15 razy restartował. Tia. Del. Dobrze, F1. No dobrze. Mamy wersję 2417, czyli zaktualizował się BIOS. Także pełny sukces. Także to by było na tyle z pierwszego uruchomienia. Zawsze polecam robić pierwsze uruchomienie, żebyście nie musieli potem rozkładać kompa znowu i robić wstępnego, drugiego czy trzeciego uruchomienia i się bawić w rozkładanie i składanie. Także lepiej na początku co sobie zrobić, a potem dopiero składać. Także przechodzę do składania. To by było na tyle. Cześć, Szagalalka.